W internecie pojawiły się informacje mówiące o tym, że Monika Zamachowska, 47L, została pozbawiona pracy w telewizji. Czy faktycznie tak się stało? O tym, że Monika Zamachowska zniknęła z obsady pytania na śniadanie, jako pierwszy poinformował portal pudelek.pl. Na razie nie. Wiadomo, jaka jest prawda, gdyż Monika Zamachowska, zapytana przez naszego reportera o prawdziwość tych doniesień. Nie chciała tego komentować. Reklama podobno TVP nie uwzględniło dziennikarki w grafiku śniadaniówki na listopad. Żona Zbigniewa Zamachowskiego, 58 l. W porannym programie ma zastąpić Małgorzata Tomaszewska, 30 l. Zdawało się, że Monika Zamachowska to gwiazda o ugruntowanej pozycji w TVP. W końcu jest związana z telewizją publiczną od ponad 20 lat. Prezenterka nigdy nie afiszowała się ze swoimi poglądami politycznymi, więc była przykładnym pracownikiem dla władz TVP. Przypomnijmy, że w wakacje z telewizją publiczną pożegnał się Michał Olszański, 65 l, który razem z Zamachowską prowadził przez wiele lat pytanie na śniadanie. Wówczas stacja tłumaczyła zwolnienie dziennikarza potrzebą odświeżenia formuły programu. Monika Zamachowska prowadziła pytanie na śniadanie od 2013 roku: Czy dziennikarka TV Pena dobre pożegna się z pracą w stacji? Na razie nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na oficjalne stanowisko telewizji polskiej, jak i samej zainteresowanej. Monika Zamachowska w rozmowie z nami nie chciała potwierdzić ani zaprzeczyć pojawiającym się informacji na temat jej rzekomego zwolnienia. No koment, powiedziała. Zobacz więcej materiałów w wideo.